Witam! Z tej strony Serit. Od ostatniego odcinka serii Play and Help minął niecały rok. W momencie, kiedy to nagrywam, minęło 10 miesięcy. Odcinek osiągnął ogromne zasięgi, m.in. na chwilę obecną ma 3,3 tysiąca wyświetleń i 103 łapki w górę. I z tej okazji chciałbym wam zaprezentować mody do Wiedźmina Dwójki, edycja rozszerzona. Lub Zabójcy Królów, jak to woli. Zapraszam was serdecznie do oglądania. Uwaga, mody będą wymieniane losowo i w tym odcinku brałem pod uwagę mody graficzne, tudzież nowe rzeczy, aczkolwiek nie brałem pod uwagę modyfikacji pokroju Leacon, nie wiem jak to się czyta, lub Pożegnania Białego Wilka. Zacznijmy od dosyć standardowej modyfikacji, która jest, można powiedzieć, że troszeczkę obowiązkowa. Dark Items for All Difficulty Level. Jak sama nazwa wskazuje, ten mod dodaje rzeczy, które są dostępne do stworzenia tylko na poziomie mrocznym lub nagłej śmierci. Mam na myśli oczywiście rynsztunki pokroju rynsztunku, na przykład Bratobójcy bądź Wiarołomcy. Full Combat Rebalance 2. Pamiętacie, jak w odcinku z Wiedźmina pierwszego opowiadałem wam o Full Combat Rebalance? Nie wspominam o tym bez powodu, ponieważ do części drugiej wyszła podobna modyfikacja. Oprócz systemu walki poprawnia również reakcję Geralta. Jak wiemy, CD Projekt Red zrobiło w taki sposób animację Geralta, iż Geralt reaguje z opóźnieniem. Parę razy się wściekłem grając w Wiedźmina 2, widząc jak Geralt po kliknięciu na przykład spacji czy machnięciu mieczem stał chwilę w miejscu i wpatrywał się w przeciwnika. A wtedy wystarczyło, żeby przeciwnik prowadził szybki atak, no i cóż, zgon. A tutaj, jak już mówiłem, Geralt reaguje bardzo szybko i sprawnie. A co za tym idzie, oprócz tego sam bot naprawia duży szereg błędów i dodaje dodatkowe animacje. Również wprowadzono zmiany w ekwipunku oraz ekonomii gry. A jak wiemy, ekonomia w Wiedźminie 2 nie do końca udała się CD Projekt. Listę zmian wymieniłem w dużym skrócie. Jeśli was interesuje całość, zapraszam do filmu Projekt Wiedźma, którego puściłem w tle. W opisie macie wszystkie zmiany. Better Texture Environment. W wielkim skrócie, tekstury wielkiej rozdzielczości, przeciwnicy, otoczenie, przyroda i tak dalej. Jest to mod, który nie jest obowiązkowy, aczkolwiek jest fajny, ponieważ jak wiemy, jest to mod dosyć nieobowiązkowy, ponieważ Wiedźmin 2, tak samo jak Wiedźmin 1, potrafi mieć rozmazane tekstury. Na przykład w Wiedźminie 1 na ulicach mogliśmy zobaczyć rozmazane tekstury, to samo w Wiedźminie 2. Enchanted Mod Compilation. Mod wprowadza i usuwa kilka rzeczy, m.in. dostajemy zmniejszoną wagę przedmiotów, co może być idealnym dodatkiem do VCR, a także wprowadza autolud. Jedyną wadą jest to, że jest mniej animacji kończących na ogłuszonych przeciwnikach. Geralt Improved Quality of Life. Jest to absolutny miks VCR z innymi podobnymi modyfikacjami. Wprowadza dynamiczny HUD oraz więcej opisów talentów, tak jak Enchanted Mod, Autolud i inne. Ogółem polecam, ale jeśli chcecie coś lepszego, to stanowczo polecam Full Combat Rebalance. Jakby wam było mało, jak mówiłem o Better Texture Environment, powierzcie moda Tweaker, wprowadza ona podkreślenie tekstur i zaawansowane ustawienia. Teraz przejdźmy do mniej znaczących modyfikacji. Na pierwszy ogień idzie Beard Mod for Geralt. W tej modyfikacji, jak sama nazwa wskazuje, Geralt może zapuścić brodę tak jak było w Wiedźminie 3. Large Armor Models Pack. Jest to moc zawierająca, jak sama nazwa wskazuje, pakiet modeli dla 15 popularnych rodzajów zbroi i przedmiotów dodatkowych. Między innymi zbroje z rynsztunków, takie były na poziomie mrocznym, zbroje kruka, zbroje łowcy, zbroje ze smoczej łuski i tak dalej. Długo bym musiał wymienić. Ostatnia modyfikacja Quick Slot Potions. Zawsze mi irytowało, że przed walką Geralt musiał medytować i czas dla działania eliksirów był bardzo mocno ograniczony. Jeśli chcecie system eliksirów jak z Wiedźmina trzeciego, na pomoc przychodzi ten właśnie mod. No i cóż. To by było na tyle. Liczę na to, że ten filmik zyska połowę tego, co pierwsza część lub więcej, ponieważ naprawdę się postarałem i się wziąłem za robotę. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia. Trzymajcie się, hej hej! Może nie zauważyłeś, Tiles, ale właśnie zdobyłem to miasto. Przy pomocy siepaczy, czarownicy i mutanta odmieńca. To święte miejsce. Nie ważysz się podnieść ręki na sługę Bożego.